Cześć, ja się nazywam Żaneta Gelc. Kiedyś szukałam takiego fajnego rozwiązania dla alergików, żeby to, co alergicy jedzą, było bezpieczne, ekologiczne, pozbawione chemii, najlepiej pozbawione glutenu, a najlepiej w ogóle pszenicy. I szukałam i znalazłam. Znalazłam pana Bogdana Smolarza, który piecze chleb na zamówienie rodziców dla dzieci, które są na diecie bezglutenowej, ale okazuje się, że bardzo dużo również osób dorosłych jest na diecie bezglutenowej. Właściwie nawet trudno powiedzieć, czy diecie. No, po prostu wybierają chleb, który nie zawiera pszenicy, nie jest też chlebem, nie tylko pszenica zawiera gluten, tak? Żyto, orkiż i inne zboża, owiec zawierają też inny rodzaj glutenu. Pan Bogdan robi chleby, które są z tak zwanych pseudozbóż, czyli na przykład z quinoa, czy z dyni, czy z, na przykład z jaglane, czyli można powiedzieć, że te takie niestandardowe zboża, które, z których da się wytworzyć chleb na zakwasie, ale nie wiąże się to z tym, że mamy nietolerancję glutenu albo osoby, które mają celiakię, chcą zjeść chleb, i albo są skazane na te suchary papierowe z marketów, które można powiedzieć są spakowane na wiele miesięcy i mają o bardzo odległy termin ważności i potem smakują jak smakują. Także po prostu dzieci tych chlebków nie chcą jeść, a dorośli właściwie nie mają opcji i jedzą albo to, co jest, albo muszą sami sobie piec chleb. Natomiast dla tych osób, które nie mają na to za bardzo czasu, to właśnie takim rozwiązaniem, które znalazłam, jest chleb od pana Bogdana Smolarza. To jest taki chleb, który jest... Akurat ja mam tutaj w tej wersji mrożonej, to jest chleb akurat tutaj z Podlady. Ja go wkładam na kilkanaście minut do piekarnika. Piekę go w temperaturze 220-225 stopni. Wyciągam po 12-14 minutach, czyli w trakcie, kiedy ja sobie robię warzywa do śniadania, czy myję szpinak, czy kroję sobie marchewkę, to piecze mi się chleb, potem się chwilę studzi, kroimy sobie kanapki, akurat taki jeden mały chlebek starcza na trzyosobową rodzinę, to jest chleb bardzo syty, nie trzeba go dużo jeść, czyli nie trzeba patrzeć na ten chleb i porównywać go do innych, bo jest nieporównywalny, jeśli chodzi o sytość i o jakość. Dodatkową taką zaletą, którą właśnie odnotowałam, jak tam u pana Bogdana Smolarza byłam w piekarni, to to, że wszystkie składniki są ekologiczne, a niektóre nawet są oznakowane znakiem, certyfikatem Demeter, co oznacza, że nie ma bardziej ekologicznych surowców na świecie niż właśnie te. I to dotyczy zarówno mąk, tych można powiedzieć i igryki, i ciecierzycy, i innych, ale także innych składników. Jeśli chodzi o oliwy i o daktyle, o inne dodatki, to są też z certyfikatem ekologicznym, mają taki listek bio. Także można się czuć bezpiecznie, ponieważ pan Bogdan już o wszystko zadbał. Chleb jest świeżo upieczony przez nas na śniadanie, czy powiedzmy na kolację. Jest ekologiczny, bo zawiera, właściwie składa się z ekologicznych surowców. Jest bezglutenowy, czyli osoby, które są na przykład mają restrykcje z powodu celiaki, mogą się czuć bezpiecznie. Co jeszcze? Chleb jest bardzo smaczny. No, moim takim ulubionym jest chleb z dyni i chleb z trzech mąk z Podlady. Nie są to tanie chlebki, ale patrząc na to, z jaką dbałością, uważnością i czułością robi to pan Bogdan, to chce mu się za tą pracę zapłacić, ponieważ sami zrobimy to o wiele drożej i pewnie gorzej. A tu mamy stuprocentowo pewny, dobrze zrobiony chleb. No, ja się nie znam na zakwasach, a tutaj trzeba naprawdę z bardzo dużej wiedzy i żeby zrobić z takich pseudozbóż zakwasy, z których upiecze się stuprocentowo skuteczny chleb, który się po prostu uda, a nie będzie to jakiś suchar albo zakalec, to naprawdę jest sztuka. Także polecam pana Bogdana, jeśli ktoś szuka dobrego pieczywa,
które jest bezglutenowe, najlepiej ekologiczne i właśnie takie, które się nadaje do pieczenia tuż przed podaniem, żeby mieć tak zwany ciepły, chrupiący chleb na śniadanie. Pa! Thank you.